Najwyższej jakości, bardzo wysoki poziom wtedy idzie. Drugie kryterium, jakie było istotne, to znaczenie regionalne tych instytucji ogólnopolskie. Dlatego to są instytucje w całej Polsce. U nas w Warszawie mamy Teatr Polski, z tego się bardzo cieszę, ponieważ umowa jest tak skonstruowana, że dotychczasowy organizator pozostaje głównym organizatorem, ponieważ dalej łoży największe środki na daną instytucję, ale utrzymuje poziom finansowania. Prawda? Czyli to nie jest tak, że my dodajemy coś z ministerstwa, a organizator zmniejsza zakres swojego finansowania. To jest umowa, moim zdaniem, fair play. Taka, która faktycznie powoduje, że te dodatkowe środki są środkami, jak powiedziałem, które można przeznaczyć na rozwój instytucji, na podniesienie poziomu artystycznego, na polepszenie warunków pracy dla artystów, dla instytucji kultury. I tyle z mojej strony. Cieszę się bardzo, gratuluję i oczywiście jestem przekonany, że te środki publiczne w tym miejscu, w tej instytucji kultury, to jest właściwa decyzja i tutaj nie ma żadnych obaw co do tego, że one nie będą właściwie przeznaczane. Panie dyrektorze, gratuluję i dziękuję za dotychczasową współpracę i w tej chwili będziemy jeszcze bliżej współpracowali jako instytucje ze sobą związane, bardziej formalnie. Dziękuję panu marszałkowi także za to, że dogadaliśmy tę umowę. One nie są łatwe, ponieważ ministerstwo też chciało mieć jakiś wpływ w związku z tym na funkcjonowanie instytucji, ale myślę, że dla dobra polskiej kultury ta umowa została dopracowana i dzisiaj podpisana. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współprowadziło Teatr Polski w Warszawie. Wysłuchaliśmy wystąpienia, które odbyło się na konferencji prasowej pana profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja bardzo gorąco witam pana Marka Grabowskiego, prezesa Fundacji Mamy i Taty. Szczęść Boże, panie prezesie, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry, serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie prezesie, jak zapobiegać pogłębiającemu się zjawisku rozwodów i wspierać rodzinę? Odpowiedzi na te pytania możemy m.in. znaleźć w raporcie Fundacji Mamy i Taty przygotowanej przez państwa. Tak, nasz raport można ściągnąć ze strony mamaitata.org.pl, tam jest dostępny. Przede wszystkim, odpowiadając na pytanie ojca redaktora, musimy podejść bardzo kompleksowo do sprawy rodziny i myśleć o zakresie rodzinie w takich kategoriach centrum. Tak? Rodzina to jest centrum i dla państwa, i dla społeczeństwa. To właśnie w rodzinie kształtują się dobre wzorce, to w rodzinie dzieją się dobre rzeczy i to w rodzinie tworzy się kapitał i ludzki, i ekonomiczny. Co trzeba robić? Z jednej strony musimy powstrzymać plagę rozwodów. Jest to możliwe. Przygotowaliśmy w tej strategii kilka rozwiązań, które pomogą powstrzymać właśnie to negatywne zjawisko. Ale też trzeba zachęcać młodych ludzi do tego, żeby zakładali rodziny, żeby zawierali małżeństwa, żeby posiadali dzieci. Sprawą fundamentalną, o czym państwo informujecie, jest strategia odbudowy rodziny. Na jakich filarach ta strategia ma się dokonywać? Tutaj chcielibyśmy podejść do tego znowu w taki bardzo kompleksowy sposób. Z jednej strony na pewno warto zaczynać mówić o rodzinie już w szkole, już w systemie edukacyjnym, pokazywać te dobre wzorce ojców, matek, całych rodzin, ale też uczyć młodych ludzi budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, ponieważ w dzisiejszej dobie, w dobie internetu często coraz trudniej jest zwłaszcza młodym ludziom porozumiewać się ze sobą, rozwiązywać konflikty. Warto, żeby szkoła tego uczyła. Warto pokazywać ten fundament dobrych wartości. I tutaj też apelujemy do Kościoła, ale też innych związków wyznaniowych, które obecne są
aby jeszcze głośniej, jeszcze wyraźniej mówić o tej wartości, jaką jest rodzina, żeby też w duszpasterstwie młodych ludzi pokazywać wartość rodziny, wartość lojalności, wierności, odpowiedzialności za innych i za siebie. Konieczność współpracy wielu środowisk, m.in. Kościoła, państwa, a także organizacji pozarządowych. Tak, nie wyobrażamy sobie, żeby można to było przeprowadzić poprzez indywidualne akcje poszczególnych ministrów, czy samorządów, czy pojedynczych organizacji. Nad tą strategią pracowaliśmy przez kilka miesięcy, zbierając wyniki naszych wieloletnich badań, analizując materiały, które dostępne są też w sferze publicznej, ale także inspirując się tym, co robią rządy w innych krajach. Miałem przyjemność uczestniczyć w forum demograficznym w Budapeszcie, wysłuchać przemówienia premiera Viktora Orbana, a także ministrów tych krajów, które właśnie na takie myślenie rodzinno-centryczne familii mainstreaming zaczynają przechodzić. Mam tu szczególnie na myśli Węgry, Czarnogórę, Macedonię i Chorwację. Panie prezesie, bardzo ważny aspekt poruszony w raporcie to także sprawa dotycząca tego wymiaru ekonomicznego. Jak się okazuje, to nie tylko względy ekonomiczne stanowią o trwałości związku i rodziny. Tak, oczywiście. Ekonomia jest tylko z jednym z elementów. My uważamy, że przyczyny rozkładu rodziny mają charakter kulturowy i mają charakter ideologiczny. Musimy pamiętać, że ten atak na rodzinę rozpoczął się w zasadzie w XIX wieku od fundamentalnych prac Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, które to właśnie w rodzinie widziały źródło nierówności, w których to pracach postulowano, aby likwidować płeć, aby likwidować rodzinę. No i niestety ten ideologiczny atak na rodzinę cały czas jest widoczny w sferze publicznej. Są środowiska skrajnie radykalne, które no niestety po rewolucji roku 68 przeszły do, jak to się mówi, mainstreamu, do głównego nurtu i one cały czas ten atak na rodzinę próbują przeprowadzać. My tym atakom mówimy stanowczo nie. Potrzebna jest promocja rodziny i to szeroko rozumiane. Tak. Poczynając oczywiście od tego, co mówiłem, czyli szkoła, edukacja, ale też warto, żeby młodzi ludzie uczestniczyli w aktywnościach chociażby harcerstwa, duszpasterstwa rodziny, ale też na przykład w związkach sportowych. Mamy coraz lepszą infrastrukturę sportową, dobrze, żeby młodzi ludzie też chociażby na przykładzie sportu właśnie uczyli się tutaj odpowiedzialność, co to jest pewna wytrwałość. To są niezbędne do tego, żeby budować rodzinę. A oprócz tego niezbędna jest promocja rodziny również poprzez kampanie społeczne, kampanie telewizyjne. Wiadomo, jeżeli pewne produkty sprzedają się w mediach, poprzez media, oczywiście rodzina nie jest produktem, ale można o nim myśleć też w takim wydaniu marketingowym, o tym, żeby ocieplać myślenie o rodzinie, o małżeństwie, żeby budować nowoczesne, trafiające do szerokiego zbiorcy komunikaty. Raport jest już dostępny. Proszę powiedzieć, panie prezesie, na czyje biurko powinien, kolokwialnie mówiąc, wylądować najprędzej? Najprędzej powinien wylądować na biurko pani premier, pana prezydenta, ministrów kluczowych instytucji, takich jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Ministerstwo Sprawiedliwości, a także jeśli chodzi o stronę pozarządową, no to tych instytucji, które zajmują się młodzieżą, właśnie takim jak harcerstwo, ale też myślę, że dobrze, jeżeli ten syntetycznie krótki materiał przeczytałby każdy z biskupów i duszpasterzy, chociażby akademicki. Przypomnijmy raz jeszcze adres internetowy, pod którym możemy znaleźć ten raport. Ten raport możemy znaleźć pod adresem www.mamaitata.org.pl w zakładce aktualności www.mamaitata.org.pl, a także na naszym Facebooku, Facebook Mama i Tata.
Raport Fundacji Mamy i Taty, strategia odbudowy rodziny. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem Markiem Grabowskim, prezesem Fundacji Mamy i Taty. Bardzo dziękuję, panie prezesie, i gorąco pozdrawiam. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Bardzo przyjemnego dnia. Dziękujemy, z panem Bogiem. Radio Maria, twoim aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria księdza doktora Krzysztofa Czaple, pallotyna, dyrektora sekretariatu fatimskiego. Szczęść Boże, księże dyrektorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam w tym piękny, wspaniały dzień. Księże Krzysztofie, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach odbędą się dziś główne uroczystości stulecia objawień fatimskich, także 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Podczas uroczystej mszy świętej biskupi Kościoła w Polsce ponowią akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Dokładnie. Nadszedł dzień, który jest marzeniem, jeśli chodzi o patrzenie na Fatimę, że w stulecie objawień nie będziemy mówić o Fatimie, wspominać tego, co było 100 lat temu, tylko będziemy wypełniać, i to w tak przepiękny sposób, bo będzie to zebrany nie tylko Kościół pod przewodnictwem całego episkopatu wiernych, ale również będzie najwyższe władze państwowe. Pan prezydent, pani premier, będą ministrowie rządu, przedstawiciele kancelarii premiera, a więc będzie tu, można powiedzieć, w pigułce całe państwo. I tego dnia uczynimy akt, który będzie odpowiedzią na prośbę Matki Bożej. Coś przepięknego, bowiem jeśli Matka Boża prosi o poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. Znamy te przeciekawe, cudowne słowa, kiedy powiedziała Łucja, kiedy na progu II wojny światowej poświęciła się Portugalia niepokalanemu sercu i powiedziała: to, co się dokona w Portugalii, będzie dowodem łask dla innych narodów. I oto, jak wiemy, prymas Polski August Chlont w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny pokazał drogę ratunku dla Polski, która została zalewana przez tą czerwoną zarazę. I Polska jako jeden z pierwszych krajów po wojnie, jako pierwszy, poświęciła się niepokalanemu sercu. I teraz ten akt w takim wymiarze na stulecie się dokona. A więc odpowiadamy czynem na wezwanie Maryi. W takim przepięknym wymiarze, bo będzie i państwo, tak można powiedzieć, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, i Kościoła. W polskiej Fatimie, w miejscu, gdzie właśnie 20 lat temu obecny był papież Jan Paweł II, dziś święty Jan Paweł II, konsekrował tą świątynię, która, jak wiemy, została zbudowana jako wotum wdzięczności za cudowne jego ocalenie w czasie zamachu. I nam właśnie też przypomniał istotę Fatimy, że w istocie tego przesłania jest wołanie o nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. I ten dzisiejszy dzień stulecia Fatimy w sanktuarium fatimskim przy sercu niepokalanym gromadzi się państwo, Polska, Kościół, by powiedzieć Matce Bożej, że właśnie poświęcamy się jej niepokalanemu sercu. Oczywiście transmisja w Radiu Maria i w telewizji Trwam z naszej polskiej Fatimy z Zakopanego. Dzisiaj uroczysty akt w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Chrzeptówkach, ale ten akt będzie także podejmowany przez poszczególne diecezje i wspólnoty parafialne. Założeniem, podobnie jak w roku 1946, kiedy prymas Polski August Chlont wezwał Polskę, by przygotować się do tego aktu, wtedy troszkę by odwrócona kolejność. Najpierw było to w rodzinach, w parafiach, w diecezjach, a potem na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Biorąc pod uwagę, że to był czas, kiedy niewielu znało Fatimę, niewielu kojarzyło treść orędzia, dopiero coś, co to jest, można powiedzieć, pierwszy akt, który rozpoczyna fatimską drogę w Polsce. A więc to było najpierw poświęcenie w rodzinach, abyśmy, jak powiedział prymas Polski, wiedzieli, co to jest za akt, żebyśmy go już rozpoczęli właśnie w rodzinie, w parafii, w diecezji. Ukoronowaniem było to, co dokonało się 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. Teraz, na stulecie, dokonuje się to w polskiej Fatimie, kiedy ten akt będzie dokonany dzisiaj na mszy świętej o godzinie 18. Odczyta go przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. I ten akt będzie ponowiony, przynajmniej ma być ponowiony, 8 września w każdej parafii. W dzień, kiedy będziemy obchodzić 71. rocznicę tego aktu, który jako pierwszy w historii na polskiej ziemi miał miejsce, kiedy zabrzmiał pierwszy raz, zabrzmiały słowa: poświęcamy się Twemu niepokalanemu sercu. A więc jakby jest pokazanie, że to nie jest jednorazowa sprawa, to nie jest jednorazowy akt, najbardziej uroczysty, bo ten akt gdzieś ma się uwewnętrznić w duszy, świadomości narodu.
ma Polska się poświęcić, każde serce ma się poświęcić. Wielu będzie właśnie dzięki temu, że są takie media, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dzień, które w ten sposób to apostołują, przygotowują już nas do tego aktu, będą uczestniczą, będą transmitować. A więc wiele osób będzie przez dzięki łączności telewizyjnej, radiowej uczestniczyło w tym akcie. Ale też ważne jest, żeby to potem gdzieś wybrzmiało w naszym życiu rodzinnym, parafialnym, by to powtórzyć. Wiemy, co się dokonało. A więc jeśli 8 września Polska to powtórzy, to jakoby można powiedzieć, przyzna się do tego. Wiemy, co wskazał Kościół. Wiemy, co wskazuje nam tu Episkopat Polski. Co wychodzi z orędzia, które tu wybrzmiewa w polskiej Fatimie. I teraz jeśli on będzie ponowiony, to jakoby to jest taki kolejny krok, kiedy to ziarenko teraz będzie wpadało w ludzkie serca. Ja chcę. Widziałem, słyszałem, jestem świadom i teraz jeśli go ponowimy 8 września, to jakby dokona się kolejny krok uwewnętrznienia tego aktu w duszy polskiego narodu. Bo to jest właśnie, tak powiedział ojciec święty Benedykt XVI, jednorazowy akt, może być najbardziej uroczysty, ale to jest walka czy zabiegi o to, aby ta idea, to pragnienie, ten akt uwewnętrznił się w duszy człowieka. Tekst tego aktu między innymi zamieściliśmy na portalu internetowym Radia Maryja. Co także ważne, myślę istotne, kiedy dokonujemy jakiejś analizy aktów zawierzenia, które miały miejsce na przestrzeni historii naszej ojczyzny, ten akt ma, księże doktorze, wymiar bardzo dialogiczny. Idea jest taka, z jednej strony pewna formuła, żeby to nie było tak, że oto jedna osoba, przewodnicząca Episkopatu Polski, odczyta jakiś tekst. Żeby to był akt narodu. Dialogujemy, prawda? Tutaj wymieniamy kolejne sfery życia narodu, kościoła i oto zwracamy się my w odpowiedzi, przyznajemy się do tego, przyrzekamy, zawierzamy, czyli odpowiadamy, jakby to jest to jakby dwa płuca, nie tylko, prawda, jakby kościół w wymiarze hierarchicznym, ale również my jako wszyscy jako dzieci kościoła będziemy jakby w tym dialogu uczestniczyć, że to my jesteśmy również tym, to nie jest coś, co jest nam narzucone, my w tym uczestniczymy, my tego chcemy, my jakby razem mówimy. Więc tutaj jakby ta struktura ma pokazać, że to jest akt nie jakby nam narzucony, czy coś, co jakby jest odgórnie pokazywane, wprowadzane, tylko my dialogujemy, my uczestniczymy, my odpowiadamy, my jesteśmy i też zabieramy głos. Mówimy Matce Bożej słowa, że to zawierzamy się Tobie, oddajemy się Tobie. My jesteśmy przez sam fakt, że o to mówimy w czasie tego aktu, a więc ten dialog, jesteśmy też jedną wspólnotą, jedną rodziną. Wszyscy jesteśmy dopuszczeni do głosu, aby Matce Bożej w tym akcie powiedzieć, prawda? Oddać jej. I też tutaj padają, jakby istotne jest, należy tu zwrócić uwagę, że w tym akcie, który został dokonany w roku 1946, nie pada słowo w ogóle Fatima. Nie ma jakby żadnego jednoznacznego odniesienia do Fatimy. Duch jednak jest jednoznaczny. Jest to odpowiedź Ojca Świętego, odpowiedź na prośbę Ojca Świętego Piusa XII, który w roku 1942 poświęcił świat i Rosję, podjął taką próbę i wezwał inne episkopaty. I oto ten akt swojej jakby, co do faktu, jest jednoznaczną odpowiedzią na prośbę Piusa XII, który, jak wspomniałem, wezwał inne episkopaty, by dokonały aktu poświęcenia się sercu niepokalanemu. Akt z roku 1946 bardziej nawiązuje jakby do ślubu na Kazimierza, do tego, co było już w naszej historii. Natomiast tutaj już wchodzimy jakby wprost, jednoznacznie jesteśmy świadomi treści orędzia i teraz zawierzamy Matce Bożej to, co jest treścią życia Kościoła i naszej ojczyzny. Tutaj z racji obecności najwyższych władz państwowych też ten akt będzie wybrzmiewał jako poświęcenie nie tylko Kościoła, ale również właśnie narodu, ojczyzny. Bo też zwróćmy uwagę, że Episkopat Polski wskazał nam, że to będzie akt ponowienia tego, co było w roku 1946. A w roku 1946 jednoznacznie prymas Polski wraz z Episkopatem intencją tego aktu było to, że oddajemy nie tylko Kościół, ale właśnie ojczyznę, Rzeczpospolitą, myśląc o jej przyszłości. A więc z racji obecności najwyższych władz państwowych ten akt też tak będzie wybrzmiewał w takim duchu, że oto oddajemy Kościół. No tak, należy zwrócić uwagę, że nie ma innego państwa na świecie jak Polska, która ma w swoich fundamentach, w swojej tożsamości to, że jest narodem katolickim. Przez chrzest Polska się zrodziła. Ale kiedy mówimy o Kościół, to pokazujemy, że właśnie no bez Kościoła, bez religii katolickiej nie ma Polski. To, co wielu świętych właśnie z Urzędą Duchowską podkreślali, że jeśli gdzieś te korzenie usuniemy, Polska zatrze tą tożsamość opartą na chrzcie świętym, to traci swoją tożsamość. Traci to, że jest coś, co ma w fundamentach, co zaskutkowało, że Polska jako
kraj pojawiła się nowa świata. A więc to jest, aby w tym duchu ocalić katolicką wiarę, aby również ocalić Polskę jako niepodległy, suwerenny kraj. Godzina 18 w Radiu Maria, w telewizji Trwam. Transmisja Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Przyjmijmy także to zaproszenie, będąc rozsianymi w różnych zakątkach Polski i całego świata. Księże doktorze, dziękuję za rozmowę i dziękuję za nasze spotkanie na antenie Radia Maria. Pozdrawiam. Pozdrawiam, ściskam i radujemy się tym wspaniałym dniem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z księdzem doktorem Krzysztofem Czaplą, pallotynem, dyrektorem sekretariatu Fatimskiego. Maryjo, 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 Fatimska i Różańcowa. Maryjo, 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 wysłuchaj każdego zdrowaś. Maryjo, 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 Fatimska i Różańcowa. Maryjo, 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 wysłuchaj każdego zdrowaś. Naucz nas słuchać szeptu anioła. W liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu będzie miała miejsce uroczystość
konsekracji świątyni parafialnej dedykowanej świętej Jadwidze. Uroczystością przewodniczyć będzie i homilię do zebranych skieruje metropolita krakowski, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Mszę świętą konsekracyjną transmitować będziemy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Początek transmisji w czwartek 8 czerwca o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy. Sobotę 10 czerwca transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w kolejną miesięcznicę tej tragedii, jak również za naszą ojczyznę. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie ksiądz prałat Andrzej Filaber. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Początek transmisji od godziny 19. Zapraszamy i prosimy, przyspieszcie organizację. Już najwyższy czas. Organizowanie pielgrzymki dla dzieci 11 czerwca do Matki Najświętszej na Jasną Górę. Godzina 12 początek, godzina 13:30 msza święta. Zapraszamy serdecznie. Przewodniczył będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. Już najwyższy czas organizować, spieszmy się teraz, nie odkładajmy na potem. I tak, dlatego żeby doszła informacja do wszystkich, jest mało już czasu. Pielgrzymka dla dorosłych, dla całych rodzin na Jasną Górę 8-9 lipiec, druga niedziela lipca. 8 lipca, godzina 18 dla chętnych, to jest sobota. Będzie przewodniczył mszy świętej ksiądz biskup Stanisław Napierała. W niedzielę o godzinie 11 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Hasło naszej pielgrzymki to idźcie i głoście. Widzimy inwazję neomarksizmu, walki przeciw rodzinie, genderyzmu, walki z Panem Bogiem i Kościołem. Widzimy, jak powoli, z wielkimi trudnościami Polska się przebija. Polska odradza się. Oby to się udało. Musimy bronić się przed tą ideologią neomarksizmu, genderyzmu, walki przeciw rodzinie, walki z Kościołem i Panem Bogiem. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Musimy bronić siebie, swych rodzin, naród i ojczyznę. Jeżeli chcemy przetrwać, to musimy. I dlatego idziemy do Matki Najświętszej, danej ku obronie naszego narodu, by stać się jeszcze bardziej rycerzami Pana Jezusa i Matki Najświętszej, Bożymi rycerzami ojczyzny. Zapraszamy, spieszcie się. Kochani, niech nigdy nie mówi potem. Wszyscy jesteśmy potrzebni Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Chyba zależy nam na szczęściu własnym, na szczęściu waszych dzieci, wnuków, na szczęściu Ojczyzny tu na ziemi i w wieczności. A więc do Matki Najświętszej. Spieszmy się. Spieszmy się, podajcie nam, gdzie organizujecie tę pielgrzymkę. Nie czekaj, że będzie organizował ksiądz, będzie ogłaszał. Ty jesteś też odpowiedzialny za Kościół, za ojczyznę. Bóg zapłaci. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Myśląc ojczyznę, mówić będzie pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Jednym z ważniejszych problemów, przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit. Jest to zadanie, z którego się jeszcze nie wywiązaliśmy. Sprawa bowiem jest dość skomplikowana. W
Wydawałoby się, że kiedy ogłosimy odzyskanie niepodległości, to tym samym przywrócimy elity. No ale to nie jest takie proste, ponieważ część tych elit została po prostu zabita w czasie wojny, czy to przez okupanta sowieckiego, czy niemieckiego. Część została zesłana na Syberię, część z Polski została wyrzucona albo do Polski nigdy już nie wróciła, zostając na emigracji. I teraz wydawałoby się, że w takim razie będziemy mogli te elity odbudować w miarę szybko, korzystając z systemu edukacji. No ale to też nie jest takie proste. Okazuje się bowiem, że i to nie często bierze się pod uwagę, zwłaszcza młodsze pokolenie z tego nie zdaje sobie sprawy, ponieważ jeżeli chce studiować, to studiuje, czy na jakiejś uczelni prywatnej, czy państwowej, jest właściwie więcej miejsc niż chętnych. Ale sytuacja po wojnie, po II wojnie światowej była bardziej skomplikowana, ponieważ nasz zaborca, w tym wypadku Związek Sowiecki, postanowił całkowicie zniszczyć polskie elity, a więc to, że ktoś został wcześniej zabity, wywieziony, uwięziony, czy znalazł się na emigracji, to nie wystarczało, bo jeszcze te, byśmy powiedzieli, niedobitki pozostały w Polsce. I teraz, aby takie elity można było odzyskać już w kolejnych pokoleniach, one muszą korzystać z systemu edukacji, ze szkół, zwłaszcza ze szkół wyższych. I tu co się okazuje? Kiedy sięgniemy do przepięknych pamiętników, wspomnień o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, wspomnień, autorem tych wspomnień jest córka rotmistrza, pani Zofia Pilecka-Optułowicz. Otóż okazuje się, że jej sytuacja jako właśnie córki tak niezwykłej postaci była bardzo trudna. Posłuchajmy chociaż takiej wypowiedzi. Podobnie jak mój brat, nie mogłam dostać się na studia, a kiedy mi się w końcu udało, ze względu na to, że byłam córką wroga narodu polskiego, tak oficjalnie panią Zofię określano, władze określały, robiono wszystko, bym nie mogła ich skończyć. Profesorowie i władze uczelni nie mieli wiele do powiedzenia, liczyła się nowa kadra. Młodzi adiunkci, którzy byli wszyscy, jak to się mówi, czerwoni. A więc z jednej strony ktoś próbował się kształcić, a z drugiej strony okazywało się, że kształcić mu się nie wolno, że musi ze studiów zrezygnować, a nawet jeżeli się kształcił, to pod okiem już tej nowej pseudoelity, całkowicie czerwonej, więc sytuacja była dramatyczna. Czytajmy dalej. Nie można było dostać się do profesora na egzamin, jeżeli nie zaliczyło się ćwiczeń z asystentem, a jeżeli asystent wiedział, że jesteś trefna, w cudzysłowie, jak to było w moim przypadku, to tak działał, że nie było możliwości tych ćwiczeń zaliczyć. A więc nawet jeżeli pozostał na stanowisku starszej daty profesor, ten przedwojenny profesor, a więc zarówno kompetentny, jak i patriotyczny Polak, to struktura organizacji studiów była taka, żeby najpierw trzeba było przejść przez sito asystentów. A asystent był już z nowego rozdania, prawdopodobnie jakiś synalek czerwonego dyrektora czy kierownika. I on, wiedząc, z kim ma do czynienia, starał się na wszelkie sposoby, a to było proste, po prostu nie zaliczył jakiegoś kolokwium czy egzaminu. I czytajmy dalej. Udało mi się studiować na uczelni tylko rok. Na drugim roku rozpoczęła się nagonka na studentów takich jak ja i uniemożliwiono mi studiowanie. Na czwartym piętrze gmachu Politechniki zorganizowano zebranie członków ZMP, czyli Związek Młodzieży Polskiej, to był związek komunistyczny, na którym usłyszałam, że nie mam prawa studiować, ponieważ jestem córka wroga Polski Ludowej. Taki to był mechanizm. I teraz wyobraźmy sobie, ile osób właśnie z tych środowisk bardzo patriotycznych, tych oddanych Polsce, młodego pokolenia, które dopiero jakby wkraczało w życie dorosłe i chciało się rozwijać, chciało studiować, ile z tych osób, które miały za sobą tradycje, elitarne tradycje, ile z tych osób nie mogło studiować albo nie mogło skończyć studiów. A takim terenem szczególnie zastrzeżonym była humanistyka.
Stąd część tych osób łatwiej mogła studiować na Politechnice, ponieważ rząd dusz w zakresie spraw ideowych miał mieć nad wszystkimi właśnie system komunistyczny. Dlatego dzisiaj musimy z większą jeszcze uwagą pamiętać o tym, jak ważną rzeczą w życiu człowieka jest odebranie porządnych studiów. Szczęść Boże. Wysłuchali Państwo felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Otwieram serce na Twój cud, do Ciebie wołam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa, całą rodzinę Radia Maryja, słuchających nas tu w ojczyźnie, ale także poza jej granicami. Zapraszam zatem do włączenia się we wspólny śpiew godzinek. Gwiazd poruje, niebie króluje,
0 0 0 0 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Torun, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Radia Maria, apostolska rodzina Radia Maria. Zapraszamy i prosimy, przyspieszcie organizację. Już najwyższy czas. Organizowanie pielgrzymki dla dzieci 11 czerwca do Matki Najświętszej na Jasną Górę. Godzina 12 początek, godzina 13:30 msza święta. Zapraszamy serdecznie. Przewodniczył będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. I już najwyższy czas organizować. Zbierzmy się teraz, nie odkładajmy na potem. I tak, dlatego żeby doszła informacja do wszystkich, jest mało już czasu. Pielgrzymka dla dorosłych, dla całych rodzin na Jasną Górę 8-9 lipiec, druga niedziela lipca. 8 lipca godzina 18 dla chętnych, to jest sobota,
będzie przewodniczył mszy świętej ksiądz biskup Stanisław Napierała. W niedzielę o godzinie 11 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Hasło naszej pielgrzymki to idźcie i głoście. Widzimy inwazję neomarksizmu, walki przeciw rodzinie, genderyzmu, walki z Panem Bogiem i Kościołem. Widzimy, jak powoli, z wielkimi trudnościami Polska się przebija. Polska odradza się. Oby to się udało. Musimy bronić się przed tą ideologią neomarksizmu, genderyzmu, walki przeciw rodzinie, walki z Kościołem i Panem Bogiem. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Musimy bronić siebie, swych rodzin, naród i ojczyznę. Jeżeli chcemy przetrwać, to musimy. I dlatego idziemy do Matki Najświętszej, danej ku obronie naszego narodu, by stać się jeszcze bardziej rycerzami Pana Jezusa i Matki Najświętszej, Bożymi rycerzami ojczyzny. Zapraszamy. Spieszcie się. Kochani, niech nikt nie mówi potem. Wszyscy jesteśmy potrzebni Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Chyba zależy nam na szczęściu własnym, na szczęściu waszych dzieci, wnuków, na szczęściu Ojczyzny tu na ziemi i w wieczności. A więc do Matki Najświętszej. Spieszmy się. Zbierzmy się, podajcie nam, gdzie organizujecie tę pielgrzymkę. Nie czekaj, że będzie organizował ksiądz, będzie ogłaszał. Ty jesteś też odpowiedzialny za Kościół, za ojczyznę. Bóg zapłaci. Łatwo